będzie Baniak Baniaka, a Baniak to ja. Odcinki głównie kieruję do początkujących mistrzów gry, ale też czasem do graczy. Dzisiaj chciałbym pokierować słowa też do doświadczonych mistrzów gry. Oraz do osób nieznających tematyki gier fabularnych lub znających, ale traktujących je jak zło lub coś szkodliwego. Tak sobie pomyślałem, że warto wsadzić kij w mrowisko i powiedzieć coś o pedagogicznym aspekcie gier fabularnych. Pewnie słyszeliście nieraz, jak to RPG są oskarżane o propagowanie satanizmu, okultyzmu lub przemocy. Prawdopodobnie wynika to tylko i wyłącznie z niezrozumiałego charakteru gier fabularnych, które służą tylko zabawie i rozrywce. Gracze podczas sesji odgrywają rolę swoich bohaterów, ale skoro nie winimy aktorów za kwestie wypowiadane przez nich na ekranie, to czemu mamy winić graczy za to, co mówią podczas sesji? Jesteśmy w stanie odróżnić fikcję od rzeczywistości i chociażby grając w gry planszowe, nie szukamy przecież zemsty w świecie rzeczywistym za to, że żona ograła nas w Monopoly. Pod tym względem nie ma żadnej różnicy pomiędzy grami planszowymi a fabularnymi. To są tylko gry. A jeśli gracz ma problem z odróżnieniem świata wyobraźni od świata rzeczywistego, to nie jest problem gry. To jest problem jego osobowości. Dlatego nie możemy rzucać winy z ludzi na ich narzędzia, bo to prowadzi tylko do niewłaściwych wniosków. Na przykład takich, że aby pozbyć się alkoholizmu, należy wprowadzić prohibicję. Albo żeby uniknąć wypadków drogowych, należy zakazać ruchu drogowego. Gry fabularne mają walory pedagogiczne. I na przykład wprowadzeniem gier fabularnych do szkół zajmuje się Polskie Towarzystwo Badania Gier. A my przyjrzyjmy się tym aspektom pedagogicznym nieco bliżej. Jako pierwszy weźmy poszerzanie horyzontów. Mistrz gry i gracze są to osoby, które stale dążą do poszerzania swojej wiedzy. Chęć lepszego wczucia się w bohatera lub potrzeba tworzenia bardziej precyzyjnych scenariuszy przez cały czas wymaga od graczy zgłębiania różnych dziedzin nauki. Grający bez względu na cel często zagłębiają się w mitologię, historię, archeologię, numizmatykę, taktykę, bronioznawstwo, filozofię, prawo, astrofizykę, kulturoznawstwo, medycynę, marynistykę i inne nauki w zależności od systemu. Tego typu gry wymuszają na grających samokształcenie, a samodzielność ucznia jest to jeden z podstawowych celów kształcenia i wychowania. Ponadto grający wcześniej czy później sięgnie po literaturę piękną. Sam zacznie czytać książki i opowiadania. Kolejnym krokiem często jest sięganie po pozycje popularno-naukowe oraz wizyty w muzeach. Stopień takiej dociekliwości oczywiście często jest różny. Niektórzy poprzestaną na paru artykułach popularno-naukowych, a niektórzy odnajdą pasję w nowej dziedzinie nauki. Ja sam po sobie widzę, jak dużo czytam nowych tekstów podczas tworzenia przygód. Obecnie na przykład zagłębiam się w kryminalistykę XIX wieku, ponieważ przygotowuję kampanię, coś w stylu Sherlocka Holmesa. Idąc przykładem mistrza gry, to właśnie jego rola jest najbardziej stymulująca i narzuca mu posiadanie najpełniejszej wiedzy o świecie, w którym rozgrywana jest potyczka. Z drugiej strony gracze mają zabawę, gdy znajdą informacje, których ich mistrz gry nie posiada. Taki wyścig zdecydowanie napędza procesy poznawcze i poszerza horyzonty. Kolejny aspekt to socjalizacja. Gry fabularne zalecają, ale też wymuszają na grających działania zespołowe. Dochodzi nam do tego na dwóch płaszczyznach. Zarówno w świecie fikcyjnym, gdzie gra polega na współpracy, a nie na rywalizacji, ale też w świecie realnym, gdzie egoistyczne zachowania gracza mogą go po prostu wykluczyć z grona grających. Ponadto grający uczą się, że zachowania niemoralne mają swoje negatywne konsekwencje w czasie gry. Na przykład zainteresowanie władz, kary albo utrata poczytalności. Dzięki temu w dyskretny sposób potrafimy kształtować u grających postawy etyczne. I to w najbardziej efektywny sposób, czyli przez zabawę. Nie zapominajmy o rozwoju kreatywności grających, gdyż oni stają bardzo często przed trudnymi zadaniami do rozwiązania. Zawsze szukają najlepszego rozwiązania poprzez dyskusję i burzę mózgów. Dzięki temu, że gra nie naraża ich na żadne rzeczywiste konsekwencje, grający mogą przetrenować warianty postępowania i sprawdzić, jakie będą ich decyzje. Idąc tym tropem, możemy zapoznać graczy z analogicznymi sytuacjami, które mogą pojawić się w realnym życiu. Uczymy ich uwzględniania potencjalnych konsekwencji, których mamy nadzieję, że w realnym życiu unikną. Przyjrzyjmy się teraz kwestii, czy RPG rozwijają jakieś nasze umiejętności. Odpowiem z pewnością tak. Tylko jakie? Przede wszystkim rozwijają umiejętność wyrażania myśli, bronienia własnych poglądów, umiejętność autoprezentacji oraz opisywania otoczenia z użyciem odpowiedniego słownictwa.
Nie zapominajmy o umiejętnościach artystycznych. Na przykład rysowanie map, malowanie figurek, układanie listów oraz wierszy, tworzenie kostiumów, rysunków oraz grafik. Te wszystkie pomoce tworzą sami grający. Dzięki RPG-om można odkryć w sobie talent pisarski albo artystyczny. Zacząć od czegoś bardzo prostego. Pamiętacie mój poradnik o tworzeniu listu? Zrobiliście go? Prawda, że proste? No właśnie. O ćwiczeniu wyobraźni nie ma nawet co wspominać. To jest podstawowa cecha każdego RPG-owca. Nie masz wyobraźni? Nie masz co siadać do stołu. A weźmy na przykład zdolność poszanowania odmienności. W drużynie nie ma miejsca na dyskryminację. Bohaterowie graczy mają często odmienną rasę, kolor skóry bądź pochodzenie społeczne. Ale mimo wszystko wszyscy starają uzupełniać się i razem przeciwdziałać trudnościom. Oczywiście może dochodzić do ostrej wymiany zdań między bohaterami, na przykład elfami i krasnoludami z ich naturalną, wrodzoną niechęcią do elfów. Ale mimo wszystko i tak współpracują potem razem. Najlepszym przykładem może być postać Legolasa i Gimliego z Władcy Pierścieni. Ludzie mają w sobie coś takiego jak potrzeba przynależności. I taką potrzebę RPG także mogą nam zaspokoić. RPGowcy to taka grupa społeczna, w której można się świetnie integrować. Ma swoje tematy, ma swój język, dzieli się emocjami, a szczególnie jeśli chodzi o grupę wspólnie przeżywającą sesję. Dzięki grom fabularnym mamy możliwość na budowanie pozytywnych relacji i szansę na zdobywanie nowych znajomości. Taka forma rozrywki to idealny sposób na odreagowanie stresu dnia codziennego, ale bez wchodzenia w konflikty z otoczeniem. Idąc krok dalej, gry fabularne mogą stać się alternatywą dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją. Ale żeby nie było tak pięknie, że RPG to och i ach, to powiem też o pewnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z nich. U niektórych graczy może pojawić się skłonność do przenoszenia agresji do świata rzeczywistego i wybierania metody rozwiązania problemów tylko za pomocą siły. Istnieje także ryzyko zatarcia granic między tym, co fikcyjne, a tym, co rzeczywiste. Niestety doprowadzi to do ukrywania naszych problemów w świecie fikcyjnym, a nie do przeciwstawiania się im w świecie rzeczywistym. W konsekwencji doprowadzi to do alienacji społecznej. Te zagrożenia, choć realne, nie są tylko domeną gier fabularnych. Łatwiej jest uzależnić się od gier komputerowych, jak i od telewizji. Badania naukowe wykluczyły tezę, że gry fabularne powodują depresję, myśli samobójcze i zachwiania emocjonalne. Bo jeśli gracz traci rozeznanie między tym, co rzeczywiste i fikcyjne, to wina leży w jego psychice. Nie dość, że badania wykluczają negatywny wpływ na te zachowania, to jeszcze RPG są zalecane jako metoda aktywowania młodzieży. Gry fabularne to gotowe narzędzie pedagogiczne. Można je stosować zarówno w szkole, jak i poza nią. Pozwalają zagospodarować duże ilości czasu wolnego i to z korzyścią wychowawczą. Dodatkowo niewielkim kosztem. RPG mają w sobie potencjał kształtowania osobowości. Potrafią odciągnąć młodzież i dzieci od komputerów czy telewizorów i popchnąć je w kierunku nauki. I właśnie najlepiej poprzez zabawę. Najgorsze, co można zrobić, to wprowadzić przymusowe zajęcia z RPG-ów. Wtedy staną się obowiązkiem, mordęgą i nudą. Drodzy widzowie, gry fabularne to wciąż niszowe zjawisko, ale ich popularność rośnie. Wrogość jest głównie efektem niezrozumiałości tego tematu. Dlatego zachęcam Was, czytajcie więcej na temat tej świetnej rozrywki. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego długiego i poważnego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Znając fanów mojej serii, jestem pewien, że pod tym odcinkiem na YouTubie rozgorzeje bardzo ciekawa i kulturalna dyskusja. Dlatego zachęcam do pozostawienia komentarza pod odcinkiem. A jeśli oglądasz ten odcinek dość przypadkowo, to poczytaj sobie te komentarze i zobacz, co inni znawcy tematu mają do powiedzenia. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz do lajkowania fanpage'a na Facebooku. A na koniec radzę wszystkim. Oglądajcie Baniak Baniaka, grajcie w RPG, ale grajcie z głową.